Młodzież Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych zorganizowała akcję, w której zachęca do używania przy przenoszeniu produktów spożywczych wielorazowych worków, a nie foliowych, znajdujących się w sklepach. W ten sposób uczniowie ZSBiO postanowili włączyć się w walkę o ochronę środowiska na świecie. Kilkanaście młodych osób postanowiło pokazać, że mówienie czy pisanie w internecie o tym, że ludziom brakuje świadomości ekologicznej, niewiele da, że można przejść od słów do czynów. Na początek zwrócili uwagę na narzucanie najprostszych, ale bardzo złych dla naszej ziemi rozwiązań poprzez wielkie koncerny na całym świecie. To nadmierne produkowanie i wykorzystywanie folii w handlu, zwłaszcza siatek jednorazowych. Młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych znalazła wsparcie w nauczycielach swojej placówki, mówi wicedyrektor ZSBiO Bożena Żywiecka. Skąd pomysł? Wystarczy wejść do kilku supermarketów i zobaczyć, jak wiele worków foliowych znajduje się w koszach. I one są niepotrzebne. Ktoś kupuje 5 pomidorów, wkłada do woreczka foliowego. Po co? Lepiej chodzi z woreczkiem wielokrotnego użytku. Tu jest duże nawiązanie do nazwy szkoły. Na skrót ZSBiO ma w sobie już to bio i to nas tak jakby zmotywowało i zachęciło do podjęcia takiej inicjatywy. Chodzi nam o podniesienie świadomości ekologicznej, czyli wykorzystanie materiałów, które już są w każdym domu, stare firanki. Dlaczego firanki? Dlatego, że muszą być przeźroczyste materiały, żeby było wiadomo, co jest w środku. Więc każde te firanki, które mógł przyniósł, do tego zrobiliśmy emblemat z logo naszej szkoły, podzieliliśmy tutaj rolę, jest część wycinająca, część przyszywająca, część wkładająca tasiemki i mamy taki proces logistyczny tutaj. Wydaje się, że robicie coś dziwnego. Szyjecie torebki z firanek. Po co to komu potrzebne? Ja uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ tak niszczymy naszą ziemię, z której sami korzystamy. Jest to ważne, żeby dbać o nią. Myślisz, że można zmieniać świat, szyjąc torebki z firanek? Uważam, że może od razu nie zmienimy świata, ale to coś da i krok po kroku, jak my zaczniemy, to potem będziemy rozdawać to dalej. Chcę pokazać problem i chcę pokazać też to, że nie tylko mówimy o tym i nie zgadzamy się z tym, że właśnie używane są torebki foliowe, czy że za dużo ich używamy, tylko że możemy to czymś zamienić i chcemy działać w stronę zmian, żeby było lepiej. I nie tylko o tym mówić, tylko też działać. A może przekonacie nie tylko młodzież, może innych również, żeby przestali tak bezmyślnie używać folii? Ja uważam, że jest to akcja dla wszystkich. To nie od młodzieży się zaczyna, ale myślę, że to zmieni też innych. Cała akcja pewnie integruje szkołę. Tak, bardzo. Z nauczycielami mamy bardzo dobre relacje też przez to, bo na co dzień wtedy jest nam łatwiej się porozumieć. I ogólnie integrujemy się wszyscy jako cała szkoła. Ile zamierzacie wyprodukować w tej akcji takich torb wielokrotnego użytku? Na ten moment około 800. Wiemy, dlatego że mamy tyle tasiemek i tyle emblematów, ale oczywiście patrząc na ilość firan, które tutaj nauczyciele i uczniowie przynieśli, to może być to nieskończona ilość, ponieważ nie chcemy, żeby ta akcja trwała tylko dzisiaj. My chcemy to powtarzać, powielać. Więc tyle, ile będzie trzeba, będziemy tworzyć. Mamy takie ambicje, żeby wyjść z tym do dużych sklepów, do supermarketów. Jeżeli się zgodzą, to chcemy, żeby nasi uczniowie, którzy uczą się jako logistycy, żeby zajęli się dystrybucją. Czyli proponowaliby mieszkańcom Tczewa w sklepach wielkopowierzchniowych używanie właśnie takiego woreczka wielokrotnego użytku zamiast zwykłej zrywki foliówki.